Bożym pragnieniem jest to, abyśmy wszyscy rozumieli Ewangelię i odpowiedzieli na nią w sposób właściwy. Niestety świat, w którym żyjemy, jest światem, w którym doświadczamy dosyć dużego zamieszania i wielu sprzecznych koncepcji, które często wykluczają się nawzajem lub które przeakcentowują różne treści, nie dając nam możliwości, byśmy zrozumieli, co jest tymi najistotniejszymi wątkami, które Bóg kieruje do nas, abyśmy zrozumieli, w jaki sposób możemy być zbawieni. Rzeczą zaskakującą dla wielu ludzi jest to, gdy mówię, że Biblia nie wspomina nic na temat zbawienia na podstawie dobrych uczynków. Niestety, ale to jest jedna z najczęściej wyznawanych koncepcji przeciętnego człowieka, który myśli, że Bóg zbawi nas na podstawie naszego dobrego życia. Biblia o takiej formie zbawienia nic nie mówi. Jest to zupełnie obce nauczaniu Jezusa. Chciałbym przeczytać coś, co wynika z Jego słów i co stawia prawdę na temat zbawienia we właściwym świetle. Jezus w rozmowie z Nikodemem powiedział te słowa. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny, bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony, kto zaś nie wierzy, już jest osądzony. To jest ciekawe, ale według Pisma Świętego, według słów Jezusa, które przeczytałem, nasze zbawienie jest zależne od naszego osobistego stosunku do Jezusa. Jezus powiedział o sobie: ja jestem drogą, ja jestem prawdą, ja jestem życiem. To nasz osobisty stosunek do Niego jako osoby jest tym, co przesądzi o naszej wieczności, więc powinniśmy podjąć takie postanowienie, by dobrze przemyśleć, kim jest Jezus, by dowiedzieć się wszystkiego na Jego temat i dowiedzieć się tego, w jaki sposób On przedstawia nam drogę zbawienia. W wielkim skrócie mogę powiedzieć, że Jezus przedstawia swoją misję jako osoby, która przychodzi na świat, by wziąć na siebie nasze długi, nasze grzechy, nasze winy. On nigdy nie popełnił żadnego grzechu. Nigdy nie musiał być za nic osądzony, nigdy nie musiał być za nic ukarany, był czysty. I jako taki mógł ponieść karę za grzechy innych ludzi. I Biblia pokazuje, że człowiek nie jest w stanie zrównoważyć swoich złych czynów, swoich grzechów większą ilością dobrych uczynków. Jest to absurdalne, tak samo jak absurdalną rzeczą byłoby to, gdyby lekarz, który w ramach swojej pracy często ratuje życie ludzi, po dokonaniu morderstwa usprawiedliwiał się tym, że przecież uratował życie tak wielu ludziom, że owe morderstwo, które popełnił, nie powinno być mu w żaden sposób policzone. Nasze dobre uczynki i nasze grzechy to dwie osobne sprawy. Na sali sądowej taki lekarz usłyszałby: dobrze, że Pan ratował ludzi, ale nie jesteśmy tutaj, by Pana oceniać za Pana dobre uczynki. Jesteśmy tutaj, by osądzić Pana za Pana grzech. Nasze grzechy są wystarczające, by doprowadzić nas do piekła. Jedyną drogą wyjścia z tej sytuacji jest przyjęcie ofiary, którą Jezus za nas spełnia. On poniósł karę. On niewinny zapłacił za nasze grzechy. Jednak owa ofiara musi zostać przyjęta przez nas w osobisty sposób. Nie jest to coś, co dotyczy nas automatycznie. Potrzebujemy przyjść do Chrystusa, powiedzieć, że wierzymy w Jego dzieło. Potrzebujemy dokonać aktu woli, by przyjąć to, co Bóg nam oferuje w ofierze Chrystusa. Słyszałem historię, która bardzo dobrze ilustruje to, co Jezus zrobił dla nas poprzez swoją śmierć. Grupa partyzantów, która ukrywała się w dżungli w Ameryce Południowej, była w bardzo trudnych warunkach. Odkryli, że ktoś wykrada w nocy ich zapasy żywnościowe, więc dowódca wydał rozkaz schwytać osobę, która to robi, wychłostać, dla przykładu, aby inni tego nie robili. Następnego dnia rano strażnik przyszedł i powiedział: złapaliśmy osobę, która kradnie jedzenie. Więc dowódca powiedział: wykonać rozkaz, wychłostać. Wtedy usłyszał: ale jest problem, to jest twoja matka. I to postawiło dowódcę w trudnej sytuacji, bo było w nim prawo sprawiedliwości, które domagało się kary za wykroczenie, ale było w nim również prawo miłości do swojej matki i nie można było pogodzić tego.
nie można było wybrać albo jednego, albo drugiego. Znalazł się w trudnym położeniu. W takim położeniu, w jakim znalazł się miłosierny Bóg, patrząc na nasze grzechy, poprzez które zasługiwaliśmy na wieczne potępienie. Więc z tego powodu przyszedł Chrystus. W przypadku tej historii z Ameryki Południowej, ów syn, zapytany po raz kolejny, czy wyrok ma być wykonany, powiedział tak. Ktoś przywiązał jego matkę do drzewa. Ktoś wziął bat. Ktoś przygotował się do wymierzenia kary. I właśnie w tym momencie pojawił się syn. Pojawił się dowódca, który zdjął swoją koszulę, objął matkę i przyjął swój wyrok na własne plecy. To dzieje się w przesłaniu Ewangelii. Bóg, który jest Bogiem sprawiedliwym, który jest zdecydowany osądzić nasz grzech i wysłać nas do piekła, nie chce tego zrobić, więc przysyła na ziemię swojego Syna, który na krzyżu płaci cenę za nasze grzechy. I dotyczy to nas tylko wtedy, kiedy dokonujemy wyboru, kiedy przychodzimy osobiście pod krzyż i mówimy: Jezu, przyjmuję to, co dla mnie zrobiłeś. Przyjmuję Ciebie. Bądź moim Panem i Zbawicielem. Oddaję Ci swoje grzechy. Chcę teraz żyć dla Ciebie. Ty umarłeś za mnie, a ja teraz będę żył z Tobą. I kiedy podejmujemy taką decyzję, powinniśmy ją wyrazić. Powinniśmy pomodlić się, powiedzieć to Bogu, powiedzieć to głośno. Biblia mówi, kto uwierzy i ustami wyzna Jezusa jako swojego Pana, zbawiony będzie. Gdy zaczynamy rozumieć podstawowe rzeczy dotyczące Ewangelii, wielką radością dla nas będzie poznawanie Bożego Słowa, czytanie Go, szczególnie Nowego Testamentu, który pokazuje wszystkie szczegóły dotyczące prawdy na temat naszego zbawienia. Do tego też zachęcam. Jeśli uważasz, że zbawienie, które dotyczy wieczności, jest rzeczą tak ważną, że powinieneś nad tym się zastanowić, proszę, posłuchaj tego raz jeszcze. Zacznij czytać Biblię. Do tego zachęcam.